Związek Ferba oraz Vanessy z kreskówki Phineas i Ferb to jeden z najdziwniejszych związków w bajkach, a głównie to jest spowodowane przez ich różnicę wieku. Już pomijając ten fakt, że do Vanessy podbijali goście w jej wieku lub starsi, a ta i tak wybrała Ferba. Ale również to jest jeden z nielicznych związków, do którego dochodzi pod koniec kreskówki. I to w taki sposób, że my jako widzowie nie musieliśmy się tego domyślać, tylko jasno to widać, że oni są razem. Cześć, Phineas. Cześć, Vanessa. Co planujecie? Ferb znalazł ukraińską restaurację. Może gdzieś cię podrzuci. Pod ostatnim odcinkiem z różnicami wieku właśnie zapytałem, czy chcecie odcinek, który przedstawi wam całą genezę związku Ferba oraz Vanessy. No i zostawiliście tam ponad 3000 łapeczek w górę, za co oczywiście dziękuję. I dlatego właśnie dzisiaj przedstawię wam to, jak do tego doszło, że Ferb jest razem z Vanessą. A jeżeli chcecie jakieś inne omówienie związku np. Phineasa oraz Izabeli, albo Jeremiasza i Fredki, albo może jakiejś innej pary z innej animacji, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. A teraz przejdźmy do tej burzliwej historii Ferba oraz Vanessy. Pierwsze spotkanie Ferba oraz Vanessy możemy zobaczyć w odcinku Lody z migdałkami. Ten odcinek polegał na tym, że Izabela miała wycinane migdałki i chłopaki chcieli dla niej zrobić górę lodów, więc Phineas wysłał Ferba do sklepu z planami konstrukcyjnymi i w momencie, kiedy Ferb czekał na swoje plany, to do sklepu weszła Vanessa, która przyszła po odbiór planów kolejnego Inatora dla swojego taty. I w trakcie, kiedy ona czekała na swoje plany, to się zapytała Ferba, co słychać. I w zasadzie, jeżeli chodzi o ich pierwszą gadkę, to by było na tyle. Cześć, co słychać? Jednakże pod koniec tego samego odcinka Phineas pyta się Ferba, co się stało, że on pomylił plany. I ten mu odpowiada, że to była chwila słabości. I po chwili dostajemy perspektywę Ferba z tej sceny, w której to on się zakochuje w Vanessie od pierwszego wejrzenia. I w tej scenie lecą sobie kwiatki, muzyczka i w ogóle widać, że chłop się nieźle w niej zakochał. Cześć, co u ciebie słychać? Następne spotkanie Ferba z Vanessą możemy zobaczyć w drugim sezonie, a ich spotkanie w sumie jest całkiem sporadyczne, gdyż przypadkowo w trakcie gry w baseball Phineas oraz Ferb strącają statek obcego i w ramach przeprosin postanawiają go naprawić oraz też trochę podrasować. I już wtedy Ferb wiedział, że jeżeli kolejnym razem gdzieś spotka Vanessę, to zrobi wszystko, żeby ona go nie zapomniała. Dlatego Ferb postanawia nieźle zbustować napęd w statku obcego, po to by wywrzeć niezłe wrażenie między innymi na Vanessie. I też dzięki temu, że pojazd się porusza z taką prędkością, udaje mu się ją znaleźć w mieście. W momencie, kiedy koło niej przejeżdża, to zaczyna się do niej cofać, a następnie poprawia okulary i jedzie dalej, po czym Vanessa upuszcza torby zakupami i wtedy od razu widać, że Ferb jej wpadł w oko. No generalnie on albo jego kosmiczna fura. Bo kosmiczną super brykę ma. Kolejne ich spotkanie to nie należało do jakichś niesamowitych, bo Vanessa jechała z tatą na skuterze, za to Ferb z tyłu auta. No i oczywiście wtedy Ferbowi załączył się tryb zauroczenia i na tym się to wszystko skończyło. Następne takie poważne ich spotkanie możemy zobaczyć pod koniec drugiego sezonu. W tym odcinku wszystkie postacie chodziły po największym sklepie w mieście, robiąc zakupy. I ten odcinek polegał na tym, że jeżeli Vanessa udowodni Dundersztycowi, że jest już samodzielna, ten jej kupi auto. I żeby to dokonać, ona chciała zdobyć dla niego specjalny przyrząd do jednego z jego inatorów. Oczywiście ta część była ostatnią tego typu częścią w całym sklepie i ona o tą część walczyła z kilkoma innymi osobami. I za pierwszym razem, kiedy Vanessa myślała, że zdobyła ten przedmiot, to wówczas wtedy Ferb jej pokrzyżował plany, bo ją uratował przed nadjeżdżającym wózkiem. Wtedy ona niesamowicie się na niego zdenerwowała, bo popsuła sobie w ten sposób swój detektor. Boże, jak... Och, pięknie, jeszcze to się popsuło, a tamci mają ten błoto... Och, słuchaj, dzięki za pomoc, ale sama sobie poradzę, dobra? Oczywiście Ferb to wszystko robił, aby jej zaimponować i przez resztę odcinka za nią biegał, starając się jej pomóc. Mimo tego, że on chciał jej pomóc, to ta go cały czas spławiała, do momentu, kiedy to zaplątała się w sznurek i następnie wirnik zaczął ją wciągać. Wtedy Ferb ruszył jej na ratunek i uratował ją w takim stylu, że jej nieźle zaimponował. Jednak można zamówić musztardoga bez musztardy. No, Ferb przyznaje, że wiesz, jak zapewnić dziewczynie rozrywkę. W tym czasie pan Dziobak pokonał Dundersztyca, a następnie go zabrała ochrona. Wtedy w zasadzie dostajemy scenę w trakcie trwania końcowych napisów, w której to Vanessa za pomoc Ferbowi daje buziaka. A wtedy oczywiście Ferb popada w swój stan zauroczenia. No, pora sprawdzić, dokąd zabrali tatę. Z samochodu chyba nici. Zapomniałabym. Dzięki.
I szczerze powiedziawszy, to mi się wydaje, że dopiero od tego momentu twórcy tego serialu stwierdzili, że biorą pomysł o Ferbie oraz Vanessie na poważnie. Bo w zasadzie przez cały pierwszy oraz drugi sezon do tego momentu to Vanessa pojawiała się strasznie sporadycznie. I obstawiam, że na początku był zupełnie inny koncept na tą postać, ale w trakcie trwania tej animacji to pomysł na tą postać się po prostu zmienił. Następny raz, kiedy widzimy tą dwójkę razem, to odcinek o nazwie Lato to wrażeń moc. A w zasadzie to są dwa odcinki, bo to był minifilm, podzielony na pół, ale mniejsza o to. W każdym razie chłopaki chcieli okrążyć całą Ziemię w jeden dzień. Natomiast Vanessa wybrała się do Tokio wraz ze swoim tatą, żeby wspólnie spędzić czas. Jednakże ona odkryła w trakcie tej wycieczki, że jej tato nie po to ją tam zabrał, a tak naprawdę knuł kolejny swój zły plan. I w trakcie tego ona mocno się na niego zdenerwowała, a przy okazji oberwała wielkim balonem z wodą, a następnie się poślizgnęła. I wtedy Ferb ją uratował, bo ona wleciała mu na maskę jego pojazdu. Ferb? Vanessa? Gdybyśmy nie pojechali, Ferb zna wszystkich! Następnie nasze postacie powiedziały Vanessie, że lecą do Paryża, po czym będą wracać do domu. I jej się zapytały, gdzie ją podrzucić. To ta się ich zapytała, czy może się z nimi zabrać. Oni oczywiście się na to zgodzili. W międzyczasie nasi bohaterowie się rozbili swoim pojazdem w górach. I wtedy Vanessa zaczęła wypytywać się Fredki o Ferba. Po tym jak nasze postacie naprawiły swój pojazd i dotarły do Paryża, to wówczas Vanessa postanowiła zabrać Ferba na wieżę Eiffla. To właśnie w tym miejscu zaczęła mu się zwierzać na temat swojego ojca. Za to wtedy Ferb dał jej dobrą radę. Czasami, kiedy się kogoś kocha, należy wyjść mu naprzeciw. Naprzeciw mówisz? Sądzisz, że powinnam się zainteresować jego pracą? I w momencie, kiedy Ferb jej zniknął, bo poszedł po kwiatek dla Vanessy, to do niej podleciał jej tato i powiedział jej, że zabiera ją do domu i przemierzył pół świata, żeby ją odnaleźć. I po chwili dostajemy smutnego Ferba z różą na szczycie wieży Eiffla. Tak więc Ferb został samotny w mieście miłości. W sumie to dosyć podobnie czuła się Izabela, bo była z Fineaszem w mieście zakochanych, natomiast on się skupiał na zupełnie czymś innym, a nie na niej. Przykro mi, myślałem, że ty i ona, no wiesz, chłopak, dziewczyna, sami w mieście zakochanych, myślałem, że oboje jesteście sami czasami. Izabelo, mówiłaś coś? Złamałam ołówek. W kolejnym sezonie ponownie widzimy Vanessę oraz Ferba, ale w zasadzie ich relacja wyglądała w taki sposób, że Ferb robił wszystko, żeby Vanessa była szczęśliwa. Natomiast on sam siebie nie szanował i miał gdzieś swoje potrzeby, bo był ślepo zapatrzony w Vanessie. A momenty, kiedy widzimy ich razem w trzecim sezonie, są raczej takie bardziej sporadyczne i nic nie wnoszą do całej ich opowieści. Za to w tym samym czasie dowiadujemy się tego, że Vanessa zaczyna się spotykać z synem majora Monograma, czyli największego wroga jej ojca. Oczywiście wtedy Ferb jest w cieniu tej postaci. Jednakże finalnie po kilku ich spotkaniach oni się ze sobą rozstają, gdyż stwierdzają, że oboje są z różnych światów. 10 lat później po tych wydarzeniach w końcu widzimy znacznie starsze nasze postacie. I w zasadzie mamy zakończenie tego serialu, w którym to w końcu po tak długim czasie widzimy to, jak Ferb jest razem z Vanessą. I prawdopodobnie przez to, że Ferb całe swoje życie był dżentelmenem i walczył o względy Vanessy, w końcu byli razem. I na sam koniec widzimy to, jak oni się całują. Moi drodzy, w taki sposób wygląda cała ta romantyczna historia Ferba oraz Vanessy. Jeżeli odcinek Tobie się spodobał, to zostaw tutaj koniecznie subskrypcję, bo niecałe 600 subików nam brakuje jeszcze do 200 tysięcy subskrypcji na kanale. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. One more day and all